Na oficjalnym otwarciu klubu Shark Top Team rozmawiamy z Karoliną Kowalkiewicz. Witaj, Karolina. Witam. Karolina, w emocjach dużych, bo po Twoim zwycięstwie w Gdańsku, w emocjach związanych z otwarciem klubu wreszcie, bo data była przesuwana troszeczkę, czekaliśmy aż w końcu wszystkie roboty budowlane zostaną zakończone, no i w emocjach po UFC 217, ale zacznijmy po kolei. Czy Twoje właśnie emocje już opadły po Gdańsku, czy już w tej chwili jest ten etap suchego planowania, co dalej, czy na razie jeszcze jesteś w euforii? Emocje po Gdańsku bardzo szybciutko opadły, ponieważ byłam tutaj skupiona na otwarciu klubu, na wszystkim, co z tym związane, więc tak naprawdę jeszcze powiedzmy na świętowanie i cieszenie się wygraną miałam 2 dni, a potem już zaczęłam tutaj zasuwać, sprzątać, robić zakupy, jakieś takie rzeczy związane właśnie z klubem. Twoja wygrana w Gdańsku, Twojej wygranej w Gdańsku towarzyszyła ogromna euforia kibiców. 11 tysięcy gardeł zgromadzonych w Ergo Arenie krzyczało, wiwatowało, biło brawa, a oprócz tego, nie wiem, czy ktoś ci już po gali o tym opowiedział, miałaś, zdaje się, chyba największą po 3-krotną falę na hali. Nie wiem, czy już ktoś ci o tym mówił, że kibice w ten sposób też... Tak. Byli moi przyjaciele na gali, właśnie strasznie się tym cieszyli, mi to opowiadali, tak razem się tym cieszyliśmy, że miałam 3 razy falę i to jest fajne, to jest tak niesamowite. Jednak fajnie się walczy gdzieś za granicą, ale walka u siebie w domu to jest też coś niesamowitego. Rozmawiałam przed galą z Twoją przeciwniczką, z Jody Esquivel, i Jody powiedziała mi taką rzecz: ja się nie muszę stresować niczym, bo ja nie mam nic do stracenia, to jest mój debiut. Karolina występuje przed swoją publicznością i podejrzewam, że ona ma więcej do stracenia niż ja. Czy Ty, wchodząc do oktagonu, niosłaś na barkach jeszcze jakiś większy ciężar związany z tym, że występujesz przed swoją publicznością, czy raczej Cię to uskrzydlało? Nie, no chyba każdy, kto mnie chociaż troszeczkę zna, wie, że ja się w ogóle nie stresuję przed walkami. A wręcz przeciwnie, kiedy ja już jestem na hali, im bliżej do walki, tym bardziej jestem w swoim świecie i jestem szczęśliwa, a nie zdenerwowana. Twoi kibice na sali, na hali, potem poświętowali przez bardzo długi czas, jeszcze również w Gdańsku. Ty powiedziałaś, że miałaś tylko 2 dni na to, żeby poświętować. Opowiedz nam w takim razie, co Cię zajmowało w związku z otwarciem klubu? Czym Ty się zajmowałaś? Jak wygląda Twoja cegiełka dołożona do tego otwarcia? Wszystkim, ponieważ jestem tutaj współwłaścicielem. Okej, to teraz więcej na to mówię, rzeczywiście. Tak, więc miałam bardzo dużo na głowie, musiałam tutaj wszystkiego dopilnować. Dosłownie wszystko. Musiałam jeździć po farby, jak zabrakło na przykład robotnikom, malowałam kaloryfery, parapety. Oczywiście miałam pomoc, ale tak, część tych kaloryferów pomalowałam sama osobiście. Murek, który widzicie w recepcji, sama go wymurowałam, tak, murowałam. Kobieta orkiestra generalnie. Nie tylko się bije, ale umie murować, no świetnie. Tak, musiałam tam dogrywać stolarza, żeby nam szafki robił. No dosłownie wszystko. Kto kiedyś robił remont, to wie, czym to się je. No właśnie, w zasadzie data ogłoszona została otwarcia na ubiegły tydzień. Nie zostało to otwarcie, czy nie odbyło się to otwarcie ze względu na jakieś zielone ściany. Co to się tam wydarzyło? Wiadomo, jest to stary budynek, są to budynki pofabryczne, które w ogóle podlegają pod konserwatora zabytków. No i coś tam poszło nie tak i musieliśmy troszeczkę przesunąć, trochę tam zalało ściany, nie mogliśmy też rozłożyć maty, bo trzeba było tutaj wszystko wysuszyć, no ale już jest wszystko okej. Gość specjalny Artur Szpilka dał się namówić na przełożenie terminu, znalazł czas dla Was? Tak, na szczęście się udało. Rozumiem, okej, a więc otwarcie, gala UFC w Gdańsku za nami. Co dalej? Wspominałaś o tym, że Jessica Andrade w jednym z wywiadów powiedziała o tym, że Ty odrzuciłaś propozycję walki z nią, zaprzeczyłaś temu, powiedziałaś, że nigdy takiej propozycji nie dostałaś, ale rozumiem, że teraz Jessica Andrade jest na Twoim celowniku. Tak, jak najbardziej. Znaczy, ja zawsze podkreślałam, że ja nigdy sobie nie wybierałam rywala, zawsze walczę z tym, kogo mi zaoferuje UFC. Propozycji walki z Jessicą nigdy nie otrzymałam. Jeżeli taką propozycję otrzymam, to na pewno ją przyjmę. Nie wiem, czy UFC mnie z nią zestawi. Słyszałam też jakieś pogłoski, że być może ze zwycięzczynią pojedynku Torres Waterson. Ale nie wiem, to są tylko
plotki, nie chcę nic zapeszać, także zobaczymy. Na razie jeszcze nie ochłonęłam po ostatniej walce, jestem tutaj skupiona na klubie, ale jak wszystko pójdzie dobrze, to bym chciała tak może jakoś w lutym znowu zawalczyć. Jesteśmy w zasadzie trochę po trzęsieniu ziemi, bo kilka godzin temu Joasia Jędrzejczyk straciła pas. Na gali UFC 217 została pokonana i to w taki spektakularny sposób, przez knockout, przez Rose Namajunas. Ty walczyłaś z Rose, znasz siłę jej ciosów. Czy mogłabyś porównać te dwie walki, które odbyłaś i z Joasią, i z Rose? Co sprawiało ci największy problem u jednej i u drugiej przeciwniczki? I co twoim zdaniem jednocześnie zadecydowało o wygranej Rose? Ja podejrzewałam, że tak może być. Jak mnie prosili, żebym typowała tą walkę, mówiłam 50-50. Dużo osób skreślało Rose. Jak powiedziałaś, ja z nią walczyłam też z Asią. Na przykład wiem, że Rose dużo mocniej bije. Asia zadaje tych ciosów dużo więcej, dużo celniej, tym punktuje. Ale Rose naprawdę ma bardzo mocne uderzenia, bardzo mocne kopnięcia i na przykład po 3 rundach z Rose wyglądałam dużo gorzej niż po 5 rundach z Asią. Na przykład przez Rose miałam tak okopaną nogę, że nie mogłam chodzić, że miałam kolano dwa razy takie jak normalnie. Też mówiłam, że właśnie, żeby wygrać z Aśką, zawodniczka nie może się nastawiać na to, że będzie z nią walczyć w parterze, że ją przewróci, bo nie ma tam na to szans. Aśka ma fenomenalne zapasy defensywne. Rose nie boi się bić w stójce. Przełamała ją w tej stójce, trafiła, no i wyszło jak wyszło. To nie jest tak, że dużo osób mówi, że się cieszę z przegranej Aśki. Ja się nie cieszę z przegranej Aśki, bo wiem, jak to jest przegrać walkę. Jest to coś niefajnego dla zawodnika. Chociaż ostatnio Asia tam mnie strasznie obrażała, po mnie cisnęła, nie wiem, jakąś obsesję na moim punkcie. To jest mi jej naprawdę szkoda. Ale to jej na pewno coś da. Ona na pewno wyciągnie wnioski i dużo jej to da. Ale z drugiej strony cieszę się, że wygrała Rose, bo jest moją koleżanką prywatnie. Bardzo ją lubię, jest świetnym człowiekiem i ten pas też jej się należał. Bardzo dużo osób zwraca uwagę na to w tej chwili w sieci, jak też zdążyliśmy przejrzeć troszkę informacji, zanim udaliśmy się tutaj do Was na otwarcie klubu, że Asia zasłużyła sobie na to, żeby dostać po nosie. Czy Ty jako osoba, nie mówię teraz już jako zawodniczce z tej samej organizacji, z tej samej dywizji, czy Ty jako osoba też tak uważasz? Taką masz prywatną opinię również na ten temat, czy widzisz to jednak inaczej? Czy rozumiesz zachowanie Asi, ten cały jej trosztok, to w jaki sposób prowadzi grę psychologiczną ze swoją przeciwniczką przed galą i jak się zachowuje po gali? Moim zdaniem w tym sporcie bardzo ważna jest pokora. Żeby mieć do siebie, do tego wszystkiego duży dystans. No, moim zdaniem tak osobiście Asia ostatnio trochę przeginała. No, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Okej, krótko i na temat. Asia podczas konferencji prasowej po gali poprosiła jednego z dziennikarzy, żeby nie porównywali jej do Rondy Rousey. Czy ty miałaś w ogóle chociaż przez chwilę taką obawę, że Asia nie przyjdzie na konferencję, nie wiem, odetnie się od mediów i w ogóle ogłosi na przykład zakończenie kariery? Czy raczej nie było? Nie, moim zdaniem ona swoje musi odchorować. Nie znam jej na tyle, żeby powiedzieć, w jaki sposób to będzie robiła, czy będzie się wkurzała, czy będzie płakała, ale musi odchorować i zaraz wróci na matę i będzie zasuwała, żeby odrobić straty. Sytuacja w twojej dywizji wagowej w tej chwili stanęła na głowie. Wiele osób rzeczywiście obstawiało zwycięstwo Joasi i to, że sytuacja jakby w dywizji się nie zmieni. W tej chwili mamy dużo możliwości, kilka możliwości matchmakingu z nową mistrzynią. Jak sądzisz, ile zajmie ci dojście do kolejnego title shota? O Jezu, nie wiem, nie myślę o tym teraz. Naprawdę na razie czekam na jakąś ofertę kolejnej walki, a co do kolejnej walki o pas, to moim zdaniem Asia dostanie od razu rewanż z Rose. Tak mi się wydaje. Asia domagała się, to znaczy powiedziała, że uważa siebie za dobrego sportowca, za osobę, która przyniosła organizacji UFC też również jakieś korzyści, tak więc liczy na to, że może dostać ten rewanż. A czy twoim zdaniem zasłużyła na ten rewanż, czy powinna go dostać? Tak, no od jakiegoś czasu była niepokonaną mistrzynią, tak bardzo długo ten pas należał do niej, więc jak najbardziej należy jej się ten rewanż. Super. Dwie ostatnie walki wieczoru, walka Cody'ego Garbranta i TJ Dillashawa. Kogo obstawiałaś w tej walce?
Wiesz co, bardzo lubię TJ-a i tak ja zawsze nigdy tak nie obstawiam, że tak powiem, rozumem, tylko sercem i byłam za TJ-em. Okej, czyli tobie ten typ, że tak powiem, wszedł. No a w takim razie Michael Bisping i Georges St-Pierre, wielki powrót, wielkiego mistrza. Byłam za St-Pierrem, bardzo go lubię, odkąd kiedyś w jakimś, dawno, dawno temu w jakimś wywiadzie z nim usłyszałam, że on codziennie wypija lampkę czerwonego wina i tym zdobył moje serce. Ja również mam słabość do wina, więc... Podobno jest zdrowe na serce, tak, faktycznie. Tak. Okej, Karolina, no to ja ci bardzo dziękuję w takim razie za twój czas. Gratuluję, że w końcu doszło do otwarcia tego klubu. Rozejrzeliśmy się na razie póki co pobieżnie, ale widzimy, że klub jest duży, jest dobrze zorganizowany, więc gratulujemy wam serdecznie. Czekamy na informacje na temat twojej następnej walki i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.